Koncert zatytułowany Europa – Balkon Miłości odbył się z okazji Dnia Języków uchwalonego przez Radę Europy w 2001 roku. Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej Akademii Sowart, aktorzy teatru imienia Adama Mickiewicza oraz muzycy z zespołu Makabunda. Reżyserem i scenarzystą koncertu był Robert Dorosławski. W tamtym roku zrobiliśmy taki mini koncercik w altanie parkowej w parku Staszica. I przeszliśmy taką uczniowską paradą wzdłuż całych alei. Było uroczo, bardzo nam się to podobało. No i w tym roku chcieliśmy, żeby było inaczej troszkę, nie powielać tych samych schematów. No i tak wpadłem na pomysł, że mamy taki balkon ratusza wykorzystywany tylko tam chyba raz w roku podczas, nie wiem, jakiegoś orędzia noworocznego przez prezydenta. Nie byłem pewien, czy pani Kasia Ozimek nam pozwoli tam wejść, ale pozwoliła. Miasto też się zgodziło, że trochę sprofanujemy ten prezydencki balkon. Weszliśmy. No i jak balkon, no to potem już cały scenariusz jakby się potoczył, no bo balkon, no to z czym się kojarzy? Miłość i balkon, no to wiadomo, Romeo i Julia, Werona, Ruth Capuletti i Montecchi. Od tego zaczęliśmy. I tak mogliśmy zobaczyć scenę balkonową z Romea i Julii w języku angielskim, a także teksty i piosenki w języku niemieckim i hiszpańskim. Nie zabrakło również elementów humorystycznych i refleksyjnych, a cały program koncertu poświęcony był miłości. Miłość jest kluczem. Miłości jest bardzo mało generalnie w świecie, teraz ona jest potrzebna. Chcieliśmy o tej miłości opowiedzieć w sposób poetycki, za pomocą piosenki pokazać, jak istotne jest, żeby mówić o uczuciach, śpiewać o uczuciach, po to, żeby te uczucia wybrzmiewały i żeby zbliżać je do serc wszystkich ludzi, no i częstochowian. Na zakończenie wszyscy artyści wspólnie z publicznością, oddając hołd poszkodowanym w tegorocznej powodzi, zaśpiewali utwór Moja i Twoja Nadzieja. Naprawdę nic.